Dzień dobry, filmowe szlaki. Jesteśmy w Armenii. Oczywiście podróż najwygodniejsza jest wynajętym samochodem, a kiedy zobaczyliśmy, że można za niewielkie pieniądze w europejskiej, markowej w oszczalni Europcar wypożyczyć cud radzieckiej motoryzacji, Ładę Niwę, to stwierdziliśmy, że nie możemy tym razem mieć lepszego samochodu. W Gruzji była Toyota Land Cruiser Prado. Tutaj mamy taki samochodzik. Wierzcie lub nie, rocznik jest 2018. Z wyposażenia ma ABS i zero poduszek powietrznych. ABS na razie widzieliśmy, że po prostu jest na wskaźniku i to wszystko. Ma prawdziwy napęd 4x4. Można to sobie zobaczyć w środku, że jest dodatkowa skrzynia biegów na napęd na 4 koła. No i wnętrze wygląda jak wygląda. Poprzednia epoka i to bardzo poprzednia, nic się tutaj nie zmieniło. Ale na razie sprawuje się dobrze, podwozie jest wysokie, jeździ, trąbi. Musimy dostać się do akumulatora, bo chyba mam samochód. Nie działa zapalniczka samochodowa, musimy użyć ładowarki. Musimy otworzyć maskę. Udało się chyba za pierwszym razem, bo pan z wypłaszczalniak to pokazywał. Nie mógł tego podnieść. Tu widzimy wyposażenie, koło zapasowe. Trochę brudne, więc pewnie używane. Silniczek. I to, o co nam chodzi. Dobra, tylko który z nich to jest plus, a który minus? Teraz chcę odsunąć fotel, żeby się dostać do... Jest autonówka, ale działa jakby niekoniecznie autonówka. Zawsze jest kłopot w drugą stronę, bo nie chcę mi to... wskoczyć. Nie jest tak, jak powinno być. Znaczy, jak usiądę i ruszę, to gdzieś to przeskoczy. Dobra, chyba jest w miarę. O, teraz weszło. Wchodzi wsteczny z jedynką. Moment, fotel się odsunął. Jest nas wykrywać.
Podsumowanie testu naszej pięknej, ładnej Niwy. Teraz jest czyściutka, tylko dlatego, że padał deszcz i były rwące potoki, to też się umyła, ale była cała uwalana w płocie. Samochód się sprawdził zaskakująco dobrze. W sumie nawet cieszymy się, że wzięliśmy taki samochód, a nie jakąś modną europejską czy tam japońską terenóweczkę, więc było jak najbardziej ok. Przez takie wertepy, co ten samochód przejechał, to dopiero chyba Land Cruiser dałby radę, więc dobry cud radzieckiej techniki.